Siema, jestem Bizoneja, to jest Tomb Raider. Ja mam się wspiąć na tą wieżę, na którą może być ciężko się dostać. Nie bez powodu muszę się wspinać po tych wszystkich miejscach i budynkach i kurde jakichś dziwnych rzeczach, których nie mogę nazwać. Albo nie umiem. O, a nie, tu drabina jest. A dobra, nieważne. Pewnie się urwie? Nie, nie urwała się. Okej. Okay. Czy będę musiał? Nie będę musiał chyba. Przecież kurde, nawet nie wiem co będę musiał, ale już myślę co będę musiał. A nie wiem. Będę musiał to przyciągnąć, co? Czy się nie wskoczy tutaj? Chyba nie mam tam wejść. Nie mam tam wejść. Okej. Okay. Sobie muszę pewnie to przybliżyć do siebie, żeby móc, kurde, tam jakkolwiek doskoczyć. Uwaga, bęki. Pewnie będę musiał teraz tamto przybliżyć, bo doskoczyć do tamtego nie doskoczę pewnie. Tak mi się wydaje, ale czy to jest prawda, to zaraz się okaże. Dawaj, chodź. Ta wciągarka jest zarąbista. Nigdy nie potem mogę zrobić wiele rzeczy, których nie mógłbym robić wcześniej. Skok? Oh yeah. Nie ma tam nic na dole? Chyba nie ma. Nie chce mi się tego szukać. I co dalej? Aha, mam zaskoczyć tam. No dobra. Można zaskoczyć sama? I się złapać? Dokładnie tak. Już się bałem. Głęboko myślałem, że jednak nie. Dobra, co dalej, panie? Aha, mam tędy przejść, bo mam tutaj odbić się. Kurde, nie tam! Nie tam mam się odbić. Nie, nagrywam? I zginąłem już na początku odcinka, świetnie. Gratulacje dla mnie. Order Ogara stulecia. Mam wskoczyć tutaj, to jest proszę bardzo wysrane kurde na białą farbą, ale nie widzę tego, ja nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia jak to wszystko działa. No i mam, ale dobra. Na szczęście szybko mi się wszystko wczytało i mogę lecieć dalej. No nie, czy już mogę z tej drabiny zaskoczyć bez wskakiwania na tą. Przecież pytanie, czy tam czegoś ciekawego by nie mógłbym znaleźć. No chyba, że to po prostu jest takie opcjonalne dla ludzi, którzy by nie doskoczyli. Aha, już wiem. No to sobie przeskoczę tutaj. Nie muszę się nigdzie wspinać. Ja nie będzie gra mi mówiła, co mam robić. Nie, kurde. Może powinienem słuchać gry, co mówi do mnie, a nie robić tego wszystkiego tak jak ja chcę. Bo to nie jest dobre. Ale okej. Okay. W tym grobowcu jest pieprzony Oni. Uspokój się. Dostaliśmy rozkaz. Nikt nie może wejść ani wyjść. Zabiją każdego, kto się tam pojawi. Słuchałeś tych z OMS? O kurde! Nie wiedziałem, czy miszka mi działa. Kurde! Gin. Cię. Już. Aha, więcej ktoś schodzi. Już po tobie. Kurde, nie mam pojęcia, jak się bić. Umieram. Dobrze, że umarłem, bo myślałem, że miszka mi nie działała. Próbowałem ruszyć nią, bo ja strzelam na myszce. Nie na padzie, bo na padzie mnie idzie, ale tak się bawicie? Co wy myślicie, że kurde, ja sobie nie dam rady? Czemu tak dziwnie celujesz, Lara? O, dziękuję. Dostaliśmy rozkaz. Nikt nie może wejść, ani wyjść. Kurwa, ty też nie wejdziesz nigdzie. Boom. Czemu oni, kurde, nie słyszą tego? To jest dobre pytanie. Boom. Następny ktoś schodzi? Zapraszam. Skurwysyny zasrane. Boom! Spróbuj tego! Boom! Tego też spróbuj i tego, kurde, tego... A! Co na padzie myślisz, że nie zjadę? Myślisz, że co ty jesteś, kurde, że ty jesteś, kurde, gieroj? Boom! Oh yeah! Kurde, za szybko, jestem za szybki. Ech, mogłem posłuchać byłom, a nie tak się spieszyć. Jest! Do widzenia. Cyk i pyk. A przykro mi, stary, trzeba było wybrać inną drużynę. Piłkarską, a nie baseball. A może piłka nożna, nie? Piłkarska, dobra. Drużyna piłkarska w baseballu, tak. Okej, nieważne. Jak ja tam mam doskoczyć? Aha, ło kurde, ktoś tu się umazał. Widzę, że ktoś nie domalował, trzeba go zwolnić. Dawaj. Zginąłem już 3 razy podczas tego odcinka, a ledwo co się odcinek zaczął. Ja chyba mam wskoczyć tutaj, a nie robić jak jakiś debil skoków na 50 metrów do przodu. I może wtedy mi się uda. Taki jest plan i czy to mi się uda, to jest dobre pytanie. Także Lara, wskakuj, bo zaupgradowałem ci wspinaczkę. Widzę, że się wspinasz dokładnie tak samo, albo lekko lepiej. Lepiej niż wcześniej. Przepraszam, Lara, nie chciałem cię zabić po raz kolejny. Więc nie zabiłem cię, nie? Także możesz się cieszyć. Kurde, muszę głupi przycisk klikać. A, sama się łapie, widzę. To się łap sama, bo ja ci nie pomogę. Przykro mi, Lara. Ze mną nie te numery, kurde, nieważne. Cyk.
Czy tutaj z tyłu coś jest za mną? Nie mogę się obrócić. To się nie obracam. To się nie obracam. Dawaj, chciałem w sumie wskoczyć, kurde, tutaj, ale Lara nie chce przesko... Kurwa, Lara! Denerwujesz mnie, jesteś głupia czy co? Tym razem to nie była moja wina. Tym razem to nie była moja wina, tylko jej. Czy to już się uda w końcu zrobić? Bo to jest chyba nieosiągalny cel dla mnie, wejście tutaj. Udało się. Nareszcie, o, tam coś jest, błyszczy coś. Nie wiem, czy ja powinienem łazić po takich szczympach, czy jak się to mówi? Po szczymach? Nie wiem, jak to się mówiło kiedyś tam. Ło, kurde! Boże, znowu bym... Nie wierzę po prostu, co ja tutaj wybrałem. Dawaj, skacz, Lara. Dasz radę, przyciągnie cię magnes w twoich rękach. Dasz radę, rozumiesz? Uwierz w siebie, powstałaś tyle razy z grobu. Dasz radę tym razem, rozumiesz? Lara, dziękuję. Ach. No, gdzie tutaj już nie byłem po raz któryś tutaj byłem? Coś tak podobne to jest to miejsce. Gdzie tu już nie byłem? Ja się z potem wracam tutaj, powiem szczerze, że miałem mały reset. Ja nagrywałem nic przez dwa dni i kurde, coś nie wiem, nie ogarniam. Oh shit. Łap się! Zapała się! Ha! Ale chyba muszę zeskoczyć niżej. Mi się wydaje. I tak właśnie jest. Dobrze, że mi się udało. Jakim cudem się zapałem? Nie wiem. Jakim cudem ona się zapała? Też nie wiem. Ale się udało. To najważniejsze. Dawaj. Goła skrzynka. Okej. Okay. Cieszy mnie to bardzo. Jak będę chciał, to sobie znajdę. Albo się gdzieś pojawi mi przed nosem. No tak głównie znajduję te wszystkie skrzynki. Goła skrzynki. Dawaj. Chodź. Zbieraj tę roślinkę. Smacznego. Zdrowa roślinka to dobra roślinka. Czy ja mogę jakoś tak szybko sobie skrócić tą drogę? Chyba tak, ale nie skorzystałem z tego, no cóż. O, tam coś jest. No tylko, że... Jak to zrobić? A mogę podpalić tak po prostu z tego? Mogę podpalić pochodnie, ale po co? Jaki to ma sens? Żaden. Nie wyciągaj pistoletu, mała, tylko podpalaj to. Tu jest troszeczkę surowców, one się przydadzą. Zejdź sobie niżej teraz, Lara. Zbierz te surowce. Gdzie to jest? Mogę zrobić przewrót, by było bardziej... O, strzelba na maksa ulepszona, super. Obozu tutaj nie było i nie będzie. Dawaj. Cyk, oh yeah. Nawet nie wiedziałem, co robię, ale liczyłem, że dam się radę wdrapać tędy. Nie mogę tam wejść, ale może jak tędy przejdę przez tą szczelinę, to może wtedy uda mi się dotrzeć tam, gdzie mam dotrzeć? Chyba nie. Dobra, nie wiem jak tam wejść. Czemu ja w ogóle, kurde, się tym zajmuję? Ja mam progresować fabularnie, a nie zajmować się geoskrzynkami, w których znajduje się jakaś moneta, którą poobracam 5 razy i usłyszę tylko tekst w stylu ciekawe, niesamowita moneta. Kiedyś była kuta przez takiego mnicha, który lubiał kuć monety. Lubił. Może i lubi nadal, nie mam pojęcia, ale właśnie tak. On kuł te monety w klasztorze mnichów, którzy lubili kuć monety. To było ich hobby. Do tego się właśnie modlili. Oni byli zachłanni na monety, tylko ich to zgubiło. Spójrzcie na te wszystkie ciała! Cicho! Oni tu są. I chcesz, żeby nas zauważyli? Zamknij się i miej oczy otwarte. Mhm. Oni tu są, więc jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Laboratorium badawcze, to biorę. A nie mogę. Nie można korzystać, kiedy wrogowie są w pobliżu. Oczywiście. A co tutaj jest? Mogę książkę czytać? Wkrótce po tym, jak odkryliśmy grób, nadeszli oni. Najpierw zgasły światła. A potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroję moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Strzały, wrzawa, krew. Nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Wszędzie panował chaos. A potem cisza. Zniknęli. O Boże, czemu odeszli? Dlaczego nie wymordowali nas wszystkich? Dowódcą jest teraz kapitan Osaka. My opuszczamy bazę, ale nie wyspę. Zmierzamy w głąb lądu, do klasztoru. Nie ma innego wyjścia. Musimy iść za oni. Wszyscy. Jeśli nie możemy kontrolować gwiazdy, musimy ją zniszczyć. Ale ja wiem, że wszyscy zginiemy. No z takim podejściem to się za wiele nie uda zrobić, przyjacielu. Muszę ich załatwić, co? No dobra. Dobra, otwieraj to. Otwieraj te drzwi. Nie wiem, czy to nie popchnie fabularnie, czy otworzy sobie jakiś coś w stylu, nie wiem, jakaś skrzynka tam.
Może tam? Tak? To się przekonaj zaraz. Może tam spotka cię śmierć, bo jak to mówił gościu przed chwilą, wszyscy zginiemy. Znaczy, w sumie wszyscy zginiecie. Ale żart. Nawet nie był żart. Ale to był najśmieszniejszy prank. I co prank, bro? You dead, bro. Bro. I teraz mogę skorzystać z mojego... obozu, nie? Tak chyba, tak to mi... O, łuk sportowy, modyfikacja broni, pozostawi wszystkie ulepszenia... No pewnie, dawaj. Łuk sportowy, no i to, super. Fajnie, że dba o sylwetkę. Strzeba bojowa, strzeba powtarzalna. Okej, niech będzie. Strzeba bojowa, okej. Umiejętności, dawaj. Co mogę wybrać, a czego nie mogę? No nie wiem, tutaj chyba nie interesuje mnie nic za bardzo. Powiem szczerze, że nie wiem już co dawać. Już nie mam pojęcia co jest takie fajne. Ślepiej wrogów piachem i kamieniami, przez co będą podatni na twoje ataki. Okej. Nie wiem. Ja bym chciał ulepszyć więcej HP czy coś. Móc mieć, ale nie za bardzo jakby mogę. Ale dobra, co tu bym mógł wziąć? Większą posiadanie. A niech będzie więcej amunicji. O, fajne zdjęcie, nice. Dobra. Chciałbym zobaczyć tą moją strzelbę, te wszystkie moje bronie nowe, które będę mógł pewnie ulepszyć. Kurde bele. Okej, co to jest? Strzały z napalmem, to już wiem. Wybuchowe strzały, strzały z wybuchowymi grotami eksplodują przy uderzeniu w cel. Zarąbiste to jest. Strzały przebijające. Potężne strzały przebijają pancerz lub przechodzą na wylot przez miękkie cele, umożliwiając trafienie kilku wrogów. Holy moly, biorę to, pierdziele. Strzelanie, kurde, przebijającymi strzałami to może być ciekawa sprawa. To już w ogóle jeszcze jest ulepszenie do strzelby, cudownie. Strzelba bojowa, o, wygląda fajnie dosyć ta strzelba. Modyfikowana komora zamkowa poprawia za osiągi broni, by zdawały większe obrażenia, to jest fajne. Zmniejsza czas przeładowania i podwaja pojemność magazynka o 12 naboi. Fajnie, fajnie, szkoda, że nie mam surowców. Ho, ho, yeah. Dobra, zrobiłem co mogłem, nie mogę nic więcej zrobić, więc muszę iść. Mam łuk, który wygląda teraz inaczej. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to, że się wizualnie zmienia, nie że tylko jakieś statystyki ma dziwne. Mam zejść niżej czy wyżej? To jest pytanie. No bo zejdę niżej. Chyba nie mam wyjścia. Co to za muzyka dziwna była? Jakiś dźwięk był przerażający. Nie wiem, czy jestem gotowy na horror w tej chwili. O, zielony przycisk. Aha, oni to zaraz wypełzną, ci oni. Bardzo jestem przerażony. Grobowiec musi być na niższym poziomie. Grobowiec? Co ty, jaki grobowiec? Aha, ja mam chyba wejść tam fabularnie, okej. Okay. Już miałem w głowie, że grobowiec? Przecież to opcjonalne jest. Boże, jak to jest głośne wszystko. Aha. Winda się zacięła. No i co? Może byś powiedziała mi co zrobić? No dobra, chyba muszę zejść niżej. A nie mogę zejść niżej, a z drugiej strony? Lara, mogłabyś trochę przyspieszyć dupsko. Chciałbym szybciej móc... Aha, nie mogę stąd wyjść. Tam muszę się przedostać. No, tylko tak trochę średnio z tym, jak się tam przedostaniesz. Ale strzelając może w coś tutaj? To jest jakieś co, jakaś skała? Nie. Okej, okay. A z drugiej strony jakby podejść? Maybe tutaj mogę wskoczyć, nie? Ale co dalej? O, okej, okay, dobra, coś już mam, to mi się podoba, dawaj, klikaj. Palce mi zdrętwiały aż z tego wszystkiego. O, wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. A, no to musisz na pewno wyjść stąd, tak w nim strzelał. Że automatycznie zaskakuje, więc chyba tak miałem iść tutaj. Muszę wejść po niej na górę, żeby ją jakoś obciążyć, albo coś tam urwać jeszcze bardziej, żeby to przebiło się przez to. Tak mi się wydaje. Tu jest jakiś gościu. Jak tam? Gulu. Widzę, że oni tak nie będą wyglądać jak ten gościu. Paskudnie. A się przypomina taki mackowaty potwór z Doctor Who. Z tej nowego serialu, czy jak to powiedzieć. Dowództwo do agenta Stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Żeby ktoś jeszcze, może jakaś grupa, interesowała się tą wyspą? Nie mam teraz czasu zastanawiać się nad tym. No, trójca to jest dosyć dziwny ten. Trójca. Dawaj, klikaj. Musiał pewnie kliknąć wszystkie przyciski. Tutaj pewnie do góry. A, ona idzie do góry. Aha, ona teraz pojedzie do góry pewnie i będę musiał coś tam. Aha, okej, jasne.
Dobra, dawaj do góry. Skakuj, Lara, i nie denerwuj mnie. Teraz powinno dopnąć mocniej, tak mi się wydaje. O, tam jest surowiec, ja to pominąłem. A nie, ja tam... Nie! O Boże, to było dosyć ryzykowne, że zginę. Tam pewnie mógłbym sobie zerwać te surowce. Warto by było o tym pomyśleć. Jeszcze trzy, a winda spadnie. To łatwo ci mówić, Lara, łatwo ci mówić. Chyba chodzi o to, żeby po prostu jakby na odpowiednim poziomie być i ściągnąć to do siebie, żeby dało się to w jakiś sposób. Chwila, mogę tutaj teraz wskoczyć i mogę teraz chyba tędy przejść i to jakby spowolnić, uwolnić? O! Proszę, proszę, a jednak, dawaj, rozpalaj. Cyk! Zupełnie mógłbym tam przejść, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Mógłbym powiedzieć, że nawet mocno średni ten pomysł jest. Nawet nie mogę tam przeskoczyć, okej. Jak tutaj wjadę na samą górę, to teraz powinienem zejść niżej. Dzięki temu chyba będę miał szansę użycia, czy rozwalania następnego. Pewnie na dole gdzieś tam miałem jeszcze rozwalić gdzieś tam inną tą część tego mechanizmu. Dzięki czemu powinienem chyba dać radę to rozwalić. Okej, proszę bardzo, i jeszcze jeden potrzebuję. Dawaj, rozwalaj. To jest wejście do jakiegoś surowców, ale nie chcę tego szukać. Jeszcze jeden i winda się ruszy. Dokładnie tak, czyli muszę zejść po prostu jeszcze na sam dół, albo przynajmniej tak mniej więcej. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Tak, jakbym tak tutaj walnął, cyk. Po prostu zeskoczę sobie, bo nie. Uwaga, i teraz powinien do tego wskoczyć tutaj. O, coś się dzieje. Teraz dobra, mogę jedynie iść w tą stronę. Tam, ta winda dalej tam jedzie. Okej, niech sobie jedzie tam. Ja sobie przejdę teraz tędy. Jestem na tym poziomie, na którym miałem być, żeby zdobyć surowce i rozwalić ten mechanizm. Zarąbiście. Dobrze, że mi się udało jakoś to ogarnąć. Troszeczkę z tym mi zeszło, ale na szczęście nie jest tak źle. Teraz to powinno rozwalić wszystko na samym dole. Oczywiście mówię w trakcie cutscenki, no bo kurde, to są takie głośne niektóre dźwięki, że można ogłupieć. Ale to jest pytanie, jak tam zejść tak szybko. No i... Halo? Jestem. Proszę nie strzelać. Aha. Hej, jest tam kto? Kurwa, co za miejsce. Okej, ja myślałem, że tam muszę coś kliknąć, ale no nie da się. Dawaj. Co tutaj będzie w środku? Rzadko otwieram takie szafki, rzadko w ogóle można otworzyć takie szafki. Aha, dobra, serum. Surowce. Dawaj, cyk. Nie powinien mnie niby usłyszeć, chyba. Tutaj jest chyba geoskrzynka. Otwieraj ją i mów. Czy były to dary dla starożytnych władców Yamatai? A może stoczono tu jakąś bitwę? Myślałem, że to są uszy. A to jest jakieś, nie wiem co to jest, to takie dziwne coś. Chyba to są jakieś uszy? Nie wiem. Jakby paszcza otwarta? Hełm dynastii. I tyle mnie to interesuje. Bo nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, gin. Przykro mi, no ale... Pora umierać, jak to mówił pewien słynny filozof. Kurwa, ale ty nie jesteś filozofem, więc gin. I żeś spowodował, kurde, ciąg zdarzeń, których nie chciałem powodować. No chyba, że nie. Jednak nikt nie przyszedł, nikt nie chce mnie zarąbać, przynajmniej dopóki nie odkryje, gdzie jestem. I nie usłyszy mnie, i tak dalej. Coś tutaj widzę, jako jakiś skarb, ale jako, że nie robię gry na 100%, no to idę dalej. Dobra, to tutaj. I tak po prostu tam pójdziesz, nic się nie wydarzy. Nikt ci nie zapowie za rączkę i nie powie no, my tu byliśmy pierwsi, no, zaraz zginiesz. Albo zrób to, a przeżyjesz może. Zrób to w sensie, że odblokuj drzwi, bo my nie umiemy, znając życie. Tak zawsze było, kurde, w filmach akcji. Albo pojawią się oni. Kurde, wiele opcji i nie mam pojęcia, co się wydarzy, więc... Wyłączyła radio, pewnie będą chcieli powiedzieć, że ktoś nadchodzi, a nie będzie słyszeć tego. Te postacie. Wojownicy. Byli w grobowcu Himiko. Bronili jej.
Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Nie zgadnę, pewnie ożyję. Popełniłeś seppuku. Dlaczego? Piękny. Tylko się nie zatnij. O, właśnie. Tężec. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Myślałem, że ożyje. Taki zawód. Myślałem, że będę musiał z niej walczyć. Albo wezmę sobie jego czapkę czy coś. Kurde, muszę się stąd wynosić. No to lecimy, nie? Tak wpadniesz na nich, tak czy siak, baby. Nawet jakbyś chciała, to... O, proszę bardzo, mówiłem coś? Mówiłem. Nie! Aha. No dobra, czas się... Kurde, nie to chciałem wziąć. Chciałem wziąć karabiny i moje strzelby. A nic ci amunicja, skoro zaraz zginiesz. O, przykro mi. Chyba coś wam nie pykło, koledzy. Chodźcie tutaj wszyscy, wszyscy zginą tak samo. Nie ma znaczenia, kurde, skąd jesteś, jak masz na imię. Zginiesz? Bo tak. Albo nie zginiesz, bo jesteś nieśmiertelny. To też może tak być. Ja bym się go dobijał, bo to jest żałosne. Jesteś żałosny, żałośniku. A wiesz, przemyśl to trochę, bo gadasz bzdury, jakbyś się nachlał znowu tego, kurde, bimberku. Wujka Staśka. Wow, 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 wow. O, dziękuję bardzo za przejście. Nic mówić, ale nie macie ze mną żadnych szans. O ile mi zabraknie amunicji. Gdyby przechodzić nieskończoność, to też może tak być. Oj, przykro mi, kolego. Kontrola populacji? No, to jest coś. No, wyskakuj, kolego, bo cię rąbnę. Najzałatwieni wszyscy. Na razie, póki co, bo tamten chyba gościu jeszcze żyje. Tamten gdzieś tutaj był, mi się wydaje, jakiś gościu z łukiem, ale chyba spalił się. Także jest git. Dobra, to wbijam do góry. To jeszcze jest paru, kurde, przeciwników, których chciałbym przeszukać. Proszę bardzo, załatwieni, dziękuję bardzo. O, co ty robisz? Poddajesz się, Lara? O, wielcy nie dotykać ciał, tak? O, biedna. No tak, bo ty tak bardzo szanujesz ludzkie życie. To widać. Nie wiadomo, jeżeli nie ty, no to... Aha, tak, ono od ognia się wzbrania, a nie, kurde, chroni się przed ogniem, a nie przed tym, co widzi. O Boże, nie mogę tego dotykać, to jest ciało, martwe ciało. Raczej to nie o to chodzi. O, świetnie. Skok. I pup. Łaku, ono zrobił jakieś salto? Wskakuj, mała. Jesus, nie strasz mnie. Dawaj, oh yeah, pokaż jak się skacze. Wow, shit! Nie, Lara! No cóż, trzeba cię jeszcze podszkolić. Pokazałbym ci to i owo. Czemu ona zaczęła skakać na inną stronę? Czemu, Lara? Powiedz mi, czemu zaczęła skakać na te kamienie obok? Nic nie klikałem, że ma skakać na prawo. A jednak, może chce być, kurde, jakimś prawnikiem, bo na prawo... Okej. Okay. Nie chcę nic mówić więcej. Widzę, że się koszulka rozdarła. O, podoba mi się taki szczegół. Znaczy się, widać, że twórcy dbają o szczegóły, że ona wiele przeszła, więc jej koszulka też jej wiele przeszła. To cud, że w ogóle jeszcze ma coś na sobie. Gdzie ty jesteś, do diabła? O nie, co się dzieje? Mówiłem. Atakują nas, pomocy! Mówiłem.
A muszę do nich wracać. Wiem, że jak wyłączy krótkofalówkę, to kurde, będą potrzebować jej pomocy, ona nie będzie mogła odezwać się, bo nie będzie miała, włączoną krótkofalówkę. Mówiłem. Chyba mówiłem. Ale jaki mamy kurwa wybór? Ci obcy rozbili obóz na blaszy. Dlaczego po prostu tam nie pójdziemy? Ojciec Matias nie życzy sobie... Mam to gdzieś, co sobie życzy ojciec Matias, gin ty też. No, do widzenia. Interesuje mnie to. Co to Matias sobie życzy? No, świetnie. O cholera! Ognia! Ognia! No kurde, no to kup sobie zapalniczkę, Jezus Maria. Ognia i ognia. Jezus Maria, nie życzysz sobie za dużo, kurde, takich rzeczy niesamowitych? Kobieto? Ogarnij się trochę. Jonah! Pomocy! Gdzie jesteś? Cholera jasna! Nie żyje, kurwa, chuje. Dobra, czas tam polecieć do góry. Nie mam pojęcia, jak się tutaj robi spację, żeby podskoczyć. Wiem, jak się podskoczy, a po drugie nie spację, tylko coś innego. Dobrze idę? Chyba tak. Ale mi w nosie kręci. Zaraz kichnę tak, że normalnie już zdmuchnę z tej liny. Dawaj. Na więcej was nie stać? Nie kuź losu, mała. Ło kurde, jakieś flary. Wycofują się? Aha, to pewnie oni przyszli. Albo nie wiem. Jedziesz szybciej, pewnie się urwie ta lina i dostanę kurde w rej. Nie. Aha, Reyes. Chcę nic mówić, ale nikogo nie widziałem. Oszukujesz mnie? Jesteś ranna. No. Dawaj. Ja zmieni kurde zdanie o Larze. Że nie jest taką zimną sucią i głupią. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Oczywiście, że Whitman. Nie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. No już dobra, przestańmy pierdolić. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Oho, nice. Kuter noga. Udało się. Myślałem, że będzie trudniej, ale raczej nie ma wyjścia. Uratowałem jej życie, to musi kurde mi zaufać, tak czy siak. Popłyń kuterem. Kiedy tylko będziesz gotowa do drogi. PT w górę rzeki do klasztoru. No to kurde, płynę, nie? Chyba nie rozpocznie się jakaś długa misja. Bo będę musiał i tak anulować odcinek, nie? W sensie nie będę mógł tego wszystkiego puścić. A co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Przecież słyszałaś. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Kto na kurde nie wie, po co Matias potrzebuje sam? Po to, żeby duszę tej królowej przynieść na sam i żeby jakoś, nie wiem, uciec stąd czy coś. Bo już nie wie, że się da inaczej, no to chce sam, żeby sam miała duszę i czy coś takiego. A Lara nie wie o tym? To ja już to wiem. A ona nie wie? Po to jest jej potrzebna, jemu potrzebna sam. God damn it. Ruszajmy. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro.
No dobra, aha, okej, już wiem mniej więcej. Aha, fajnie się ustawiałeś, Lara, na jakimś wielkim wzgórzu. Gdzieś tego ostrowiaje, więc jak pewnie będę się wspinał, to mnie wydmucha gdzieś tam, jak normalnie katar w chusteczki. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. W następnym odcinku wchodzę do klasztoru. Co szczerze się powoli zbliżam do końca. Także to tyle. Do zobaczenia, do następnego, no i siema.